Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam cię, widzę bardzo serdecznie, są oczywiście CROXY. Zaczynamy sobie oczywiście, jak możesz zobaczyć, bitwą. Dzisiejszy odcinek z Case Haga, bitwa 4200 zł. Tyle oczywiście cała kosztuje, no skrzynia Inlock tutaj ewidentnie się nie popisała, tak? 560 zł, tyle kosztuje skrzynia Porki, daje nam Masterpiece, kosztuje teraz 1000. Okej, okay, warto to zanotować. I to Minimalware w ogóle, kurczę, pamiętam jak Masterpiece to po 50 dolców wchodził. I to Factory New, a teraz kurczę, no totalnie, tutaj w szoku jestem jak zobaczyłem tą cenę. Ale oczywiście przypominam ci gościu, że do wygrania masz skina, jak oczywiście co film, jak chcesz wygrać łapa w górę pod filmem, sub z zonem oczywiście. Komentarzyk napisz, dołącz na Discorda i oczywiście na użyj kodu CROXY, jakie jest hagu, jako są pełnoletnim jesteś. Wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście tutaj magicznie zielony plusik i zaraz ci powiem, gdzie kodu CROXY możesz sobie użyć. Poczekajmy tylko do końca tej bitwy, bo wychodzi na to, że chyba ją tutaj wygramy, bo naprawdę te skrzynki pokazały tutaj, że kurczę potrafią oddawać i zobacz, 4200 wydaliśmy na tę bitwę, mamy 5700, więc jest super, naprawdę jest po prostu super. No i oczywiście przypomnę ci, że w przypiętym komentarzu i oczywiście na skinsforfree.pl są linki do tych dwóch pięknych konkursów, więc możesz oczywiście wbić i sobie wziąć udział, wystarczy dychę wpłacić i możesz do obu tak naprawdę dołączyć sobie. No a jak chcesz z kodem CROXY wpłacić, no to klikasz oczywiście tutaj magicznie zielony plusik, no i wpisujesz oczywiście, dajmy na to, jak chcesz sobie blikiem wpłacić, no to wpisujesz oczywiście tutaj kodzik CROXY przez 2X, masz wtedy 10% więcej do każdej wpłaty, możesz go oczywiście używać dowoli tego kodu i dwie skrzynki na start za free. No i dajmy na to, jakbyś chciał sobie wpłacić, dajmy na to, nie wiem, 5 dyszek, no to masz tutaj skrzynek za free, jeszcze dodatkowo dwie. Jak stówkę, no to tu już te skrzynek 6 jest, no i za dwie stówki masz aż 12 skrzynek, więc warto to oczywiście przemyśleć i idziemy dalej na case batelki. Zobaczymy, jak nam na nich pójdzie, bo stworzymy jeszcze, no myślę, z parę tutaj takich fajnych case battle, które mogą mieć fajny potencjał, jeśli chodzi oczywiście o zwroty. Będzie tu skrzynka C4, na pewno będzie Dragon Mask w sztukach dwóch, tego Chinatown, no też z dwie sobie wrzućmy, niech będzie jedna Gloves, bo pamiętam, że raz mi dała, no najdroższe rękawice możliwe w tej skrzyni i dorzucamy co? Dorzucamy może Sushi Master i to będzie na tyle. 4300 zł koszt tej bitwy, więc sobie coś takiego tworzymy. Na dwa boty, 10 skrzynek, no i lecimy. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Jeszcze możemy sobie tutaj diaksy takie zdobywać, jak możecie zobaczyć. Jest to napisane dokładnie tutaj, jak sobie klikniecie. Że tam za każdy chyba wydany dolar dostajecie ileś właśnie tych diamentów i możecie je w właśnie eventowych trybach sobie na skiny powymieniać, więc też warto oczywiście obczaić. Również też ci powiem, że na Discordzie oczywiście konkursy robię, więc możesz sobie połączyć, bo są to konkursy tylko dla Discordowiczów. No i jak będzie większa aktywność na Discordzie, no to te konkursy będą coraz lepsze i będzie ich oczywiście więcej, tak? Więc taka jeszcze tutaj ciekawostka o dwóch krokach. 110 zł w tym kałach leci Dragon Mask, skrzynia numer 6. Po kałachu, póki co, delikatna przewaga na moim koncie, ale tak naprawdę no nie poleciał tu nic, co tak naprawdę aż tak by wpłynęło na przebieg tej bitwy, bo no tu 1000 zł zaledwie tylko w tej bitwie jest. No ten Printstream, 2000, no to jest Factory New, bardzo ładnie, no ale trochę się przeraziłem, jak zobaczyłem tą AWP Asimowna, ale na szczęście tutaj ładnie nam oddało 3200 na moim koncie, no ale tutaj jeszcze musi coś dobrego polecieć i te rękawice, no powiedzmy, że są ok. Jest to jak najbardziej profit z tej skrzynki, znaczy z całego battla tak naprawdę, nie? Oczywiście również grając na stronie możemy wbijać level, jak możesz zobaczyć. Nie dość, że możemy odbierać nagrody za level, to możemy sobie potem codziennie jeszcze odbierać darmowe skrzynki. Ja tych skrzynek w tym momencie, no trochę tutaj ich mam, następny będę miał za setny level, no ale to jeszcze trochę, tam chyba 4 poziomy mi brakuje. I możemy te skrzynki wszyscy sobie 24 godziny odbierać za free, tak? 125 zł, tutaj spada nam jakaś M-ka. 12 koła, tak? Bardzo sympatyczny profit udało nam się zrobić na tym filmie, więc myślę, że ostatnią batelkę tutaj machniemy i będziemy się chyba zawijać, co? Bo pamiętaj, że najważniejsze no to jest oczywiście wiedzieć, kiedy skończyć. No jak jesteś już na proficie fajnym, no to sobie wyjdź i sobie wypłać, tak? Bo po co kusić los? No chyba, że masz tutaj big balls, że tak powiem, jak pan prowadzący. Skrzynia Nitro V3 w ogóle kosztuje teraz 2000 zł, więc jest to skrzynia, które na pewno bym chciał dzisiaj sobie wrzucić. I takie skrzynki sobie wrzucamy dwie, bitwa za 10 koła, jest to tak zwany tutaj
no nie rozchodniaczek, ale jest to bitwa na wyjście, tak? 9 skrzynek, bot troll, mam nadzieję, że to nie strolluje mi tej battle, ten bot. No ale zobaczmy, 10 koła, 9 skrzynek, siaporki, 560 zł kosztuje, no pierwszy tutaj niestety spada kosa dla mojego oponenta, skrzynia numer 2, również porki, no tutaj po kosie, ale no... No ciut lepsze te siadło dla Jerry'ego, lore, no ale cenowo aż tak w sumie nie odbiegają mnie tak z trzydyszki, tylko skrzynia knife teraz, 740, ojojoj, no Tiger tu, powiem tak, że ostatnio się zdziwiłem, jak zobaczyłem, że bot jakiś na battle trafi, a tego Tiger Tooth, a no dzisiaj mi spada, więc sympatyczny. Skrzynia in love 1157, jest Vulcan, czy to jest jakiś fajny stan, no jest tysiaczek, więc to pewnie fit tested. No i tak się oczywiście również dzieje. Rękawice dla mojego oponenta 1600, no tutaj field tested spadają. Kosa moja 900 zaledwie. Ale to co to za karambit? Co to za karambit? Blue steel, okej, okay, myślałem przez chwilę, że to gamma doppler jakiś w fajnym stanie. No i spada jeszcze tutaj autotronik, więc no bitwa wygrana, tak? No że tak powiem, no tutaj 18 koła lekką ręką na moje konto wpadło. Więc dziękuję za oglądanie i no, proficik elegancki zrobiony dzisiaj, tak?